A teraz udaję się do magazynu, spotkać się z osobą już wam bardzo dobrze znaną, bo przecież ile już sezonów tutaj nakręciliśmy, czyli z moim szefem Piotrem Klichem. Witam Piotrek w tym gorącym Chicago. Siema. Witam cię. Jak tam? Dobrze. Jak tam? Przyjechałeś? Przyjechałem, posiedziałem troszeczkę, wiesz, w Chicago. Śnieg spadł i o to mi chodzi. Jak ci się podoba? Podoba mi się, bo teraz mam taki plan. No, pokazaliśmy wszystkie Stany, jak tylko mogliśmy pokazać, ale nie udało nam się pokazać zimy. Więc mam do ciebie taką ogromną prośbę. Wyślij mnie tam, gdzie będą największe śniegi. Czyli góry skaliste, Colorado, Wyoming jak się da, Oregon, ogólnie trasa. Ty zdajesz sobie sprawę, co to jest zima w Wyomingu, prawda? Albo w Colorado? No stary, no ja jeździłem 8 lat, nie? Tylko że, wiesz co, ja miałem takie szczęście, że jako kierowca nie musiałem nigdy łańcuchów zakładać. Stałem kiedyś w Wyoming, bo tam są te bramki, co zamykają, nie? To 2 dni, to pamiętam, że po 2 dniach jak jechałem, to 1000 bałwanów było. I żeśmy drogę wyślizgali. To coś możemy wymyślić, mamy takie trasy, ale wiesz, do czego trzeba się dobrze przygotować. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, gdzie jechać. Ameryka Północna jest ogromnym kontynentem i oczywiście jest wiele rejonów, gdzie zimy nie ma wcale, jak w Meksyku, południowej Kalifornii czy na Florydzie. Na szczęście są takie miejsca, gdzie śnieg i mróz są niemal gwarantowane. Słuchaj, patrząc na mapę, jeśli chodzi o temperatury, mapa Ameryki i w sumie Kanady, najchłodniej jest w tym rejonie, czyli Winnipeg w Kanadzie, Bismarck, North Dakota, Jamestown, Fargo, tu jest najchłodniej z całej Ameryki i z całego praktycznie kontynentu. Teraz, jeżeli chodzi o wysoko postawione highway i za bardzo obrodzony i taki dziki, że tak powiem, no to masz Wyoming. Ten odcinek tutaj bardzo często zamykają. Tu musisz bardzo uważać. Różnica między zachodem Ameryki a wschodem jest taka, że tutaj nie sypią solą tak dużo, jak sypią na wschodzie. Mhm. Na przykład na wschodzie, na tych płatnych autostradach, to wszystko jest, wiesz, dzisiaj jest śnieg, za 10 godzin masz suchą drogę i sobie jedziesz. Tutaj niestety nie, tutaj jeździsz po lodach, tak jak Montana, czy wszystko tutaj, jak spadnie śnieg, no to masz oblodzone drogi przez parę dni, więc tutaj też musisz uważać. Jak widzisz ciemną drogę, to nie jest mokra droga, tylko to jest luty na drodze, więc tak się tutaj zdarza. Także polecałbym te góry tutaj, numer 1. Później przerzucilibyśmy cię aż do Waszyngtonu, do nas na bazę. Okay. I stąd tutaj już nam mapy brakło. No. Tutaj jest właśnie Calgary, Edmonton i wysłałbym cię w tamte rejony. Te właśnie przez te kanadyjskie góry, one są bardzo dzikie. Tam jak jest zima, to tam jest biało. Okej. Okay. No to co, to pójdziemy do biura, zobaczymy, co mamy do dyspozycji i ruszamy w trasę, nie? Dokładnie.